Planeta Ziemia to cudowne miejsce, które nigdy nie przestaje nas zadziwiać swoimi walorami. Jeśli fascynują Cię miejsca, które są niepowtarzalne i majestatyczne, nasza lista jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc nasz film o 7 niezwykłych miejscach na Ziemi. Salar de Uyuni, Boliwia. Ta ogromna solna pustynia zajmuje prawie 6,5 tysiąca m2 boliwijskiej wyżyny. Jest to jeden z najbardziej płaskich obszarów na świecie. Różnica wzniesień wynosi niecałe 41 cm. Miejsce jest spektakularne o każdej porze roku. Największe wrażenie robi jednak w porze deszczowej od grudnia do kwietnia. Właśnie wtedy staje się największym lustrem na świecie, odbijając niebo w idealnej symetrii. Miejscowi nazywają ją niebem na ziemi, ze względu na sposób, w jaki przypomina klasyczny widok niebiańskiego raju. Powierzchnię solniska pokrywa skorupa, pod którą znajduje się niezwykle bogata w lit solanka. Szacuje się, że zawiera 50-70% światowych zasobów litu. Na tutejszej pustyni łatwo stracić orientację. Żaden GPS się tu nie przyda, dlatego miejscowi korzystają z kompasów. Szacunkowe dane podają, że mieści w sobie około 10 miliardów ton soli. Pomnik Narodowy, Wieża Diabła, Dakota, Stany Zjednoczone. 386-metrowy Devil's Tower to niesamowity obiekt geologiczny, który wystaje jako osamotniona góra z pofałdowanej prerii otaczającej region Black Hills w Wyoming i stał się pierwszym pomnikiem narodowym w USA w 1906 roku. Może wyglądać jak majestatyczna góra, ale w rzeczywistości jest zrobiona ze stopionej skały, która stwardniała fascynujące geometryczne kolumny. To miejsce jest święte dla wielu plemion rdzennych Amerykanów, a jego fascynujący wygląd doprowadził do tego, że pojawił się w filmie science fiction Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Nadal jest miejscem ceremonii rdzennych Amerykanów, a także popularnym celem wspinaczek i pieszych wędrówek. Pierwszego wejścia dokonali 4 lipca 1893 roku dwaj miejscowi farmerzy, William Rogers i Willard Ripley, wyczynowie śmiałkowie, którzy zawiesili na szczycie flagę amerykańską. Kibicowało ponad 1000 widzów. Morze Gwiazd. Wyspa Watho, Malediwy. Wyspa Watho to jeden z najbardziej egzotycznych kurortów na Malediwach, znany z niesamowitego świecącego blasku wód nocą, który sprawia, że ocean wydaje się być zmieszany z gwieździstym niebem. Dlaczego tak się dzieje? W rzeczywistości jest to fitoplankton, który ma ciekawą zdolność zwaną bioluminescencją. Właśnie z tego powodu wyspa ta otrzymała nazwę Wyspa Gwiazd. Ten raj jest częścią atolu Ra i należy do nielicznych zamieszkanych wysp. Mieszka tu nieco ponad 500 osób. Tylko 15 minut łodzią motorową dzieli Watho od głównego lotniska na Malediwach. Jaskinia trzcinowego fletu, Guangxi, Chiny. Jest to naturalna jaskinia wapienna z wielobarwnym oświetleniem, ale powód, dla którego świeci się kolor, wciąż pozostaje tajemnicą. Jaskinia trzcinowego fletu jest naciekową jaskinią wapienną, liczącą 240 metrów długości i ponad 180 milionów lat. Nieprawdopodobne jest to, że jaskinia stanowiła już atrakcję turystyczną w czasach starożytnych. Można w niej odnaleźć napisy na skałach wykonane atramentem, pochodzące z około 700 roku naszej ery, czyli z czasów dynastii Tang. W późniejszych wiekach jaskinia została zapomniana, by ponownie zostać odkryta przez uciekinierów w 1940 roku, którzy zbiegli przed japońskimi oddziałami. Nazwa groty pochodzi od trzciny rosnącej na zewnątrz w jej okolicach, z której produkuje się flety. Najważniejsza sala w jaskini nosi nazwę Kryształowego Pałacu Króla Smoka, a sama grota zwana jest często Pałacem Sztuki Naturalnej. Obecnie dla podkreślenia walorów w jaskini podświetla się ją rzęsiście niemal w każdym miejscu. Jaskinia jest wypełniona dużą liczbą stalaktytów, stalagmitów i innych formacji skalnych. Flygazer, Nevada, Stany Zjednoczone. Flygazer wygląda tak, jakby był z innego świata. Patrząc na zdjęcia, trudno uwierzyć, że zostały zrobione na Ziemi, a nie w przestrzeni kosmicznej. Jednak to niezwykłe dzieło natury znajdziemy w stanie Nevada w Dolinie Hualapai.
Zaskakująca jest też historia tego miejsca. Tym razem naturze pomógł człowiek. W 1916 roku na skalnym i pustynnym terenie Nevady pewien rolnik próbował założyć gospodarstwo. Kopiąc studnię, natknął się na strumień gorącej wody. Jej temperatura sięgała 200 stopni Celsjusza. Mimo że nie udało się uzyskać źródła nawadniania pól, odkrycie rolnika zapiera dech w piersiach. Jeszcze do niedawna atrakcja nie była dostępna dla turystów. Park Narodowy Zhangye Dangxia, Chiny. Park Zhangye Dangxia znany jest przede wszystkim z niezwykłych kolorowych skał, które tworzą ostre, nieraz wysokie na setki metrów ściany skalne i ostańce o nietypowych kształtach. Są one wynikiem trwającej 24 miliony lat erozji piaskowców oraz innych skał, z których zbudowane są pogórza. W rezultacie krajobraz tworzą przypominające tort różnobarwne warstwy skalne, które w wyniku ruchów górotwórczych zostały przesunięte względem poziomu, tworząc malownicze wzgórza. Wiatr, deszcz i mróz, nasilając erozję, nadały z czasem skałom fantastyczne nieraz kształty, podobne do wież, filarów czy wąwozów o różnych kształtach i rozmiarach. W 2009 roku obszar ten został uznany za jeden z najpiękniejszych krajobrazów w Chinach pod względem ukształtowania terenu. Park zajmuje 510 km². Dor Tuhel, Turkmenistan. Rajon Derweze jest bogaty w gaz ziemny. W 1971 roku podczas wykonywania wiercenia geologicznego przewiercono płytko położone złoże, tak zwaną kieszeń gazową, przez co wpadły tam wszystkie maszyny wiertnicze. W wyniku znacznego obniżenia ciśnienia złożowego teren, na którym znajdowała się wiertnia, zapadł się, pozostawiając głęboki na 20 i średnicy 70 metrów lej. Aby zapobiec zanieczyszczeniu gazem atmosfery, radzieccy naukowcy zdecydowali się go podpalić. Przewidywano, że wypali się po kilku dniach, jednak w zapadlisku zwanym Wrotami Piekieł płonie on do dziś. To już jest koniec naszego dzisiejszego materiału. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, prosimy o klikanie łapek w górę i udostępnianie. To bardzo pomaga w algorytmach. A jeśli nas nie subskrybujesz, zrób to teraz. Będziesz na bieżąco z naszymi materiałami, a nasz kanał będzie się rozwijał. Zachęcamy także do oglądania naszych pozostałych materiałów. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!